Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i za możliwość dyskusji w tak szacownym prawniczym gronie. Na wstępie klauzula konfliktu interesów zgodnie z regułami narzuconymi przez organizatorów. Nie mam kredytu we frankach, nie mam kredytu w złotówce, nie jestem pracownikiem sektora bankowego, nie jestem organizacyjnie powiązany ze stowarzyszeniami konsumenckimi, ale jestem po stronie prawdy. Bo drodzy Państwo, prawda w tej sprawie jest jedna i każdy, kto głosi prawdę, musi się po jednej ze stron tego konfliktu znaleźć. Jestem niezależnym badaczem sporu finansowego i pracownikiem jednej z największych korporacji finansowych świata w trakcie kryzysu. Więc drodzy Państwo, powiem Państwu na wstępie o konflikcie interesów jeszcze raz. Nasze umysły są podporządkowane do myślenia w kategoriach rynek ma zawsze rację i człowiek jest homo economicusem. Te zasady nie zawsze są prawdziwe. Mówi o tym dorobek dyscypliny naukowej zwanej finansami behawioralnymi. Tyle tytułem wstępu. Drodzy Państwo, takie stwierdzenie słyszeliśmy przy podpisywaniu tej umowy. Chciałbym, żebyśmy razem wykonali pewne ćwiczenie intelektualne. Każdy z obecnych tu na tej sali stanie się na najbliższe 20 minut pracownikiem banku, stanie się tak zwanym produktowcem, czyli osobą, która przygotowuje dokument zwany instrukcja operacyjna produktu. Ten dokument będzie przedstawiony zarządowi banku do zatwierdzenia przed rozpoczęciem oferowania tego produktu masowemu konsumentowi. Drodzy Państwo, bank produkuje produkty tak jak piekarz piecze chleb, jak szewc szyje buty. Musimy być tego świadomi. Drodzy Państwo, staliśmy się produktowcami. Wpadliśmy na doskonały pomysł, żeby indeksować kredyty w polskiej walucie do waluty szwajcarskiej. Możemy doskonale dzięki temu połączyć dwie funkcje procesowe banku, funkcję kreatora kredytu i funkcję dealera walutowego. No cóż, ale zarząd będzie zadawał nam niewygodne pytania. Czyli musimy sięgnąć do dostępnego dorobku teoretycznego i empirycznego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy znając procesy rynku finansowego, my oferujemy produkt bezpieczny dla konsumenta, który jednocześnie z drugiej strony pozwoli nam zarobić. Te analizy ekonomiczne, drodzy Państwo, są ważne. Tak samo jak analizy empiryczne. Musimy sięgnąć do historii, żeby zobaczyć, co z podobnymi procesami działo się w innych krajach. Zacznijmy może od teorii. Ale żeby o tej teorii porozmawiać, to musimy się troszeczkę usadowić w kontekście historycznym, w którym jesteśmy. W 1971 roku upadł nam system z Bretton Woods, czyli pieniądz przestał być pokryty w złocie. Za pieniądzem fiducjarnym stanęła jedna wartość, zwana siłą nabywczą. Co się jeszcze stało? Otóż odeszliśmy od izolowania obszarów walutowych i pieniądz zaczął przepływać pomiędzy różnymi krajami. Powstał największy globalny rynek świata, Forex. Jako produktowiec musimy się zastanowić nad determinantami rentowności i opłacalności tego produktu. Ja teraz na wstępie Państwu nie dam gotowej recepty na opłacalność. Dojdziemy do pewnych wniosków na końcu, ale zastanówmy się teraz chociaż wstępnie. Więc tak, dysparytet stóp procentowych. Jeśli mamy wysoki, no to ludzie będą chcieli kupować ten kredyt, tak? Sprzedamy więcej tych produktów jako bank. Kurs walutowy, zmienność historyczna, no powinniśmy wziąć pod uwagę i obliczyć prawdopodobieństwo określonych zmian kursu, ponieważ
może się zdarzyć, że kurs walutowy nam spowoduje utratę korzyści przez konsumenta i przy okazji nam spowoduje problemy. Co jest ważne dla konsumenta? Ważne są koszty transakcyjne, czyli wszelkiego rodzaju prowizje, spready i tak dalej. Co jest ważne dla konsumenta w rentowności? O tym powiedział profesor Brzozowski. Jest to długookresowa zmiana siły nabywczej pieniądza i drodzy Państwo, radzę teraz w tym momencie chwilę się zatrzymać i to będzie najważniejszy element tej prezentacji. Wrócę do niego na zakończeniu. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że taką rentowność możemy sobie bardzo prosto wyliczyć. No tak przynajmniej nam przedstawiono, WIBOR minus LIBOR, ale my już tu widzimy, że te koszty transakcyjne i pojawia się coś takiego jak wartość ryzyka kursowego, no i przesunięcie siły nabywczej. No więc to stwierdzenie o opłacalności lub nieopłacalności tego produktu wcale nie jest takie proste. Jakie mamy teorie kursu walutowego? Drodzy Państwo, napisano naprawdę grube tomy książek na ten temat. Żadna z tych teorii się nie sprawdza w rzeczywistości. Kurs walutowy możemy mieć teoretyczny, opracowany na bazie różnych wskaźników makroekonomicznych, ale to jest rynek finansowy i kurs walutowy zawsze będzie podążał w trendach, bo mamy tak zwanych uczestników finansowych na tym rynku, którzy uwielbiają na nim zarabiać. Ale jest jedno prawo rynku finansowego, które trzyma i obowiązuje. Jest to prawo fundamentalne, czyli tak zwany kryty parytet stóp procentowych. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Jest to pozornie skomplikowane równanie, natomiast chodzi w nim o to, że jeśli pożyczymy po niskiej stopie i zainwestujemy po wysokiej stopie procentowej i mamy zabezpieczony kurs walutowy, to mamy zysk bez ryzyka. I drodzy Państwo, to prawo naprawdę działało, tylko że do 2008 roku i to prawo było skwapliwie wykorzystywane przez wielkich graczy na rynku międzynarodowym, którzy inwestowali między innymi w wysokoprocentowane obligacje skarbowe polskiego państwa. Taki proces pożyczania waluty niskooprocentowanej i inwestowania w aktywa wysokooprocentowane z finansowego punktu widzenia nazywa się carry trade. Pokazany tu jest cykl carry trade akurat dla dolara. Widzimy, że od momentu obniżenia stóp procentowych przez Fed globalni inwestorzy masowo zaczęli pożyczać dolary, żeby inwestować w innych krajach, gdzie występowały wysokoprocentowane aktywa. Musieli sprzedać dolary i kupić te aktywa. Co to powodowało? Jak widzimy, powodowało to spadek kursu dolara. I drodzy Państwo, to jest jedyne prawo, które tak naprawdę działało. Tylko że niestety wy też byliście członkami tego procesu, elementami, drobnymi atomami makroekonomicznego cyklu tworzenia carry trade z wykorzystaniem waluty frank i z wykorzystaniem waluty złoty. Być może nikt o tym nie powiedział, ale naukowcy to opisują. Szkoda tylko, że po angielsku. Takich publikacji jest bardzo dużo, polecam głównie szwajcarskiego banku centralnego. Różnica pomiędzy niezabezpieczonym carry trade a zabezpieczonym carry trade jest taka, że w przypadku zmiany kursu walutowego ten, który realizuje tą strategię, ponosi straty. Więc w Państwa sytuacji ta operacja doprowadziła do strat związanych ze zmianą wartości kapitału. Tak, teraz małą dygresję w stosunku do poprzedniego slajdu Państwu tu zgłoszę. Nie jest taką prawdą do końca, że nie dało się przewidzieć tego kryzysu we wrześniu 2008 roku, bo istniały takie instrumenty, które się nazywają CDS, Credit Default Swaps, które są ubezpieczeniem od ryzyka bankructwa emitenta obligacji skarbowych. Proszę popatrzeć na kształtowanie się wyceny tych instrumentów dla Polski. Widać, że zbliża się do poziomu Grecji. I to był, drodzy Państwo, 2008 rok, bo kryzys zaczął się już w kwietniu 2007. Tylko co się stało?
Te toksyczne aktywa finansowe rozlokowane w portfelach różnych banków, one nikomu nie szkodziły, bo wszyscy byli przekonani, że państwo wyratuje. Tak, państwo uratuje bank. Natomiast co zrobił rząd amerykański we wrześniu 2008 roku? Zrobił wielkiego psikusa i nie uratował Lehman Brothers. Jakie były tego skutki? Widzieliśmy. Złotówka jest na obrzeżach globalnego rynku finansowego i trafił do nas wielki rykoszet w postaci drastycznej zmiany kursu. Ale to była dygresja, przepraszam, była zbyt długa. Wracamy do roku 2005 i wracam do teorii. Jest coś takiego jak efektywność informacyjna rynku Forex. Rynek Forex jest rynkiem, na którym waluta jest traktowana jako aktyw inwestycyjny. I teraz tak, jeśli wszystkie ceny zawarte są w kursie, to mówimy, że rynek jest silnie informacyjny, czyli krótko mówiąc, prawidłowo waluty są wycenione. Natomiast jaki jest problem z rynkiem walutowym? Otóż jest to największy rynek świata, a jednocześnie pod względem informacyjnym wyceniany jako słabo efektywny. Oznacza to, że występuje na nim wyjątkowa duża liczebność graczy, którzy w ciemno inwestują. Są niedoinformowani. Czy wiecie państwo, jak się nazywają ci gracze? To są użytkownicy walut ze sfery realnej, czyli gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, bo zapewne wiemy, że 90% obrotu na Forexie dokonują inwestorzy finansowi, którym jest obojętne, czy złotówka jest po 5, 6, 7 zł, czy po 3. Dla nich ważny jest trend. Dla nas, użytkowników ze sfery realnej, cena jest podstawową wartością. Ostatni raport Deutsche Bank. Popatrzcie państwo, udało mi się złapać ostatni numer, w którym szef Deutsche Research mówi, że na Forexie jest potężny potencjał do zarobkowania, ponieważ jest na nim masa tak zwanych, przepraszam za stwierdzenie, głupich pieniędzy, tych użytkowników, którzy powodują nieefektywności. Więc to jest taka dygresja, żeby państwu pokazać stosunek użytkowników pieniądza ze sfery finansowej do tych użytkowników ze sfery realnej. To jest dostępne w sieci, opublikowane to zostało przez Bloomberga, no bo ta wypowiedź tego szefa research jest skandaliczna z wielu względów, ale nie będę się nad tym zatrzymywał. Teraz tak, żyjemy w pewnym świecie wyobrażeń. Otóż większość państwa pewno jeszcze myśli do tej pory, że NBP ustala kurs walutowy. Drodzy państwo, kurs walutowy złotówki w stosunku do innych walut jest ustalany przez rynek. Globalny rynek, który jest czynny 24 godziny na dobę i jest to rynek bez granic, gdzie w każdym miejscu na kuli ziemskiej możemy robić spekulacje na dowolnej walucie, także na złotówce. I teraz 80% obrotu na Forexie, na złotówce jest poza Polską, na tak zwanym rynku offshore. I jeżeli metaforycznie chciałbym państwu pokazać to, w jaki sposób polscy użytkownicy rynku Forex wpływają na cenę, to bym musiał tu przywołać takie dwumetrowe jacuzzi, gdzie ta woda się kotłuje i takie kilka rurek z boku z niewielkim strumieniem wody i te kilka rurek to są właśnie polscy użytkownicy pieniądza ze sfery realnej. To tak państwu obrazowo pokazałem, czym są użytkownicy z sfery realnej na Forexie. I drodzy państwo, najważniejsza rzecz. My jesteśmy biorcami ceny z Forexu, z globalnego Forexu. Zarówno NBP, jak i banki komercyjne ustalają ten kurs w taki sam sposób przez liczenie teoretycznego kursu krzyżowego. Bo nie liczą się żadne teorie ekonomiczne odnośnie wartości kursu. Wiecie państwo, jak banki ustalają środek tabeli albo jak NBP ustala środek tabeli? Czy ktoś wie? Proszę podnieść rękę. Bardzo dobrze. Jedna osoba? Dwie, trzy. Dobrze, to muszę to powiedzieć. Drodzy państwo, NBP bierze kursy z serwisu Thomson Reuters, z serwisu Bloomberg i liczy matematycznie teoretyczny kurs krzyżowy
Dlaczego on bierze kursy? Bo o cenie złotówki wobec innych walut decyduje płynność tych rynków. Nie żadna teoria, tylko płynność danej pary walutowej. Ona determinuje kurs krzyżowy. I w przypadku franka, kto wie, jak NBP wylicza kurs? Też niewiele osób. Otóż, drodzy Państwo, dzieli się kurs euro-złoty przez kurs euro-frank. I tak w stosunku do większości walut. Różnica pomiędzy kursami NBP a kursami banków komercyjnych polega na tym, że pomiary są dokonywane w innym momencie czasowym. Ale, drodzy Państwo, najważniejszy przekaz tego slajdu jest taki, że my jesteśmy biorcami ceny, nie dawcami, żeby to było jasne. Jeszcze jeden element, zaburzenie mechanizmu formacji ceny przez wielką wartość instrumentów pochodnych. To jest przedmiotem moich badań i ulubionym konikiem, ale tu nie będę wchodził w ten temat. Zaprezentuję teraz Państwu badanie polegające na historycznym porównaniu kredytów indeksowanych do franka różnych walut. Po prostu począwszy od momentu, w którym powstaje baza danych o stopie procentowej i o kursie walutowym, w ramach tego badania zbadaliśmy, w jaki sposób zachowywał się kredyt indeksowany do franka i kredyt spłacany oryginalnie w walucie krajowej, czy ten kredyt był frankowy bardziej opłacalny, czy był mniej opłacalny, czyli jakby wzięliśmy tu 5 walut: dolar, marka, funt brytyjski, korona szwedzka i peseta hiszpańska. Pomiędzy tymi walutami istniał dysparytet stóp procentowych całkiem wysoki, więc istniały przesłanki, żeby coś takiego stworzyć. Natomiast, drodzy Państwo, te waluty mają swoje silne cechy, które nie zostały uwzględnione w badaniu. Należy pamiętać, że każdy z krajów obszarów płatniczych ma inną pozycję inwestycyjną netto i inny dług publiczny, więc sobie tak nie można dowolnie wkładać walut do koszyka. One muszą mieć porównywalne cechy, jeśli chodzi o ryzyko. I teraz, drodzy Państwo, widzimy z kolejnej tabeli, no owszem, występowały zmiany kursu walutowego wobec tych badanych walut. Widzimy, że wobec franka generalnie to wszystko słabło. Przejdźmy do następnej fazy badania i teraz budujemy te symulacje tych 25-letnich kredytów i badamy, czy kredyt spłacony oryginalnie w walucie zaciągnięcia był droższy czy tańszy od kredytu indeksowanego do franka. Cykl badania kończy się w 1992 roku, tak żeby na dzień dzisiejszy można było wykorzystać te dane, czyli mamy dane od 1992 do 2017. Przez koszt spłaty kredytu rozumiemy koszt odsetkowy i koszt związany ze zmianą kursu walutowego. No i to jest, drodzy Państwo, wynik badania. Jak widzimy, wszystkie kredyty indeksowane historycznie były droższe niż te oryginalnie spłacane w walucie krajowej. Jest to naprawdę bardzo ciekawe zjawisko. No niemniej jednak musimy pamiętać, że wybraliśmy tylko kilka walut o różnych cechach. I zauważmy, że tylko w stosunku do funta brytyjskiego można było coś zyskać na takim kredycie indeksowanym, ale funt brytyjski jest także walutą antycykliczną i jest to waluta obszaru płatniczego offshore, który oferuje klientom dość specyficzne usługi, więc jakby nie będę rozwijał tego tematu. Dziękuję. Tu jeszcze wchodzę dalej. Pogłębiam badanie, drodzy Państwo, i wchodzę w dane od 1900 roku. To jest dostępna publikacja. Więc okazuje się, że ze względu na to, że frank jest tak specyficzną walutą kraju oferującego tajemnicę bankową i jest tak mała podaż pieniądza i tak jest twardo prowadzona polityka inflacyjna, frank jest najtwardszą walutą świata,
walutą, która się wzmacniała od 1900 roku, niezależnie od wszystkich elementów teoretycznych związanych z inflacją. Proszę popatrzeć na ten wykres. 1900-2018. Proszę zobaczyć, że indeks wyszedł ponad jedynkę w latach 89, czyli niezależnie od inflacji, frank nam się zawsze wzmacniał. Więc drodzy Państwo, czy ktoś tą informację otrzymał przy zaciąganiu kredytu? No bo to jest istotna informacja, wydaje mi się, bo ona powoduje, że relatywnie zobowiązanie nam się zwiększa z czasem. Jest to paradoksalnie najważniejsza informacja przy ujawnieniach bankowych. Drodzy Państwo, Szwajcaria ma najwyższy wskaźnik FCI wśród wszystkich walut, wśród wszystkich sektorów bankowych świata. Oni nadal tam utrzymują tajemnicę bankową i wobec tylko kilku jurysdykcji przekazują dane do celów podatkowych. Trzeba mieć co do tego jasność. I z tego względu waluta ta, będąc tak zwanym offshore i rajem podatkowym, konkuruje z innymi rajami podatkowymi właśnie twardością waluty, bo proszę zobaczyć, że stopa zwrotu inwestora inwestującego we franka składa się z dwóch elementów: przyrostu kursu walutowego franka i stopy zwrotu z innego aktywu posiadanego ze Szwajcarii. Więc drodzy Państwo, jest to rzecz, która pozwala w ogóle nie oczekiwać oprocentowania od banków szwajcarskich. No bo po co? Po co nam odsetki, skoro wartość franka nam co roku wzrasta wobec dolara? Dolar jest tu bardzo istotnym parametrem, bo jest walutą przejścia. Musimy pamiętać, że dolar jest walutą przejścia pomiędzy różnymi walutami występującymi na rynku Forex. I tu jest raport McKinsey Institute, który pokazuje, porównuje Polskę do Szwajcarii. Pozycje inwestycyjne netto, proszę spojrzeć, to są diametralnie inne waluty, jeśli chodzi o charakterystykę zadłużenia i każdy cykl, każda fala ryzyka na rynkach finansowych powoduje efekt dźwigni. Więc zestawienie tej pary walutowej, moi drodzy Państwo, jest czymś wysoce abuzywnym. Na koniec coś, jakiś deser dla prawników, bo tak byłem tu bardzo rynkowo ustawionym prelegentem. Natomiast drodzy Państwo, kurs walutowy wynikający z waloryzacji umownej, liczony od września 2008 roku, to jest 2 złote 50 groszy. Te 3,60, które teraz występuje, to jest wynik zawodności rynku Forex. Jest to efekt zjawisk występujących ze względu na masowo występujące derywaty. Drodzy Państwo, ten skok powyżej 2,50 do 3,60 jest redystrybucją majątku, redystrybucją siły nabywczej. I do tego się przyzwyczajmy, bo niestety na sali sądowej cały czas tkwimy w wartości nominalnej pieniądza, a zapominamy o wartości realnej, która jest najważniejsza. Pamiętajmy, że za złotem, że za pieniądzem nie stoi złoto, tylko i wyłącznie siła nabywcza. I teraz, drodzy Państwo, wykonałem pewne ćwiczenie. Tu słyszałem na sali wypowiedzi, że to nie był kryzys walutowy. Ale proszę zobaczyć na dynamikę zmian realnej wartości pieniądza franka do złotego w okresie 2008-2016. Realna zmiana siły nabywczej jest od 19% nawet do 39% w 2016 roku. Drodzy Państwo, to jest redystrybucja majątku, bo każda rata była rozliczana po kursie niezgodnym z parytetem siły nabywczej. Więc tu profesor Brzozowski, byłbym bardzo zobowiązany, gdyby skomentował ten mój slajd, bo powiem szczerze, że obserwując spory na sali sądowej, bardzo mi ten element przeszkadza, że nikt tego nie bierze pod uwagę. A to jest elementarna zasada matematyki finansowej, to jest zasada równoważności kapitału. Każdy, kto skończył jakąkolwiek szkołę ekonomiczną, miał matematykę finansową i to jest podstawowy element liczenia wartości pieniądza w czasie. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze jeden bardzo ważny element. Przepraszam organizatorów, jeszcze minutkę, dobrze?
Na sali sądowej porównuje się koszty kredytu złotowego do kredytu frankowego. No i tu widać jakieś pozorne korzyści osiągnięte przez te osoby. Tylko że, drodzy Państwo, przez to właśnie, że pojawiły się na rynku kredyty frankowe, NBP stracił częściowo kontrolę nad podażą pieniądza. W latach 2006-2008 dynamicznie skoczyła inflacja, NBP podnosił stopy procentowe, niemniej jednak pamiętajmy, że ten strumień pieniądza był powiązany z LIBOR-em, a nie z WIBOR-em, więc bank centralny nie mógł zahamować podaży pieniądza. Więc, drodzy Państwo, nie można porównywać na sali sądowej kredytów złotowych z kredytami frankowymi, bo ten poziom stóp procentowych na złotówce, który mieliśmy w latach 2006-2008, inaczej by wyglądał, gdyby na rynku nie pojawiły się kredyty frankowe. I tu polecam te dwa badania, one dotykają ten problem, niestety są tylko po angielsku. I teraz tak, znowu te porównywanie na sali sądowej kredytów złotowych do kredytów frankowych. Nie można porównywać jabłek do gruszek, trzeba porównywać produkty o podobnej skali ryzyka, czyli trzeba wycenić ryzyko, dodać je do tych produktów frankowych, żeby móc w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat opłacalności poszczególnych produktów. I teraz kolejny element opłacalności. No, bank assurance, to te produkty powiązane z kredytami, gdzie czasami składki były kapitalizowane, powodują, że niektórzy do tej pory nawet na kredytach złotowych spłacają więcej niż zaciągnęli w 2008 roku. Podsumowując, ta indeksacja, drodzy Państwo, nie mogła przynieść pozytywnych rezultatów dla konsumenta, bo frank jest bardzo specyficzną walutą. Pytanie, czy produktowiec, który ten produkt stworzył, wykonał takie ćwiczenie. Ale, drodzy Państwo, jakby Was wynagradzano w banku kilkanaście tysięcy miesięcznie albo kilkadziesiąt, bo to są tego typu poziomy wynagrodzenia na stanowiskach oficerskich, to podejrzewam, żebyście zrobili to ćwiczenie, bo to jest elementarz każdego finansisty, a jako osoba z sektora finansowego jestem tu właśnie między Państwem z tego właśnie powodu. Buntuję się przeciwko takiemu stawianiu sprawy, że widziały gały, co brały, bo skoro w 2008 roku mogliśmy ratować prezesów bankrutujących banków, to nie możemy teraz zostawić ludzi z problemem. I teraz najważniejsza też rzecz dla mnie osobiście, ta cała indeksacja. Drodzy Państwo, nie jest prosto zbudować klauzulę indeksacyjną, prosto przeliczając jedną walutę na drugą. To jest bardzo złożona operacja i o tym profesor Brzozowski pisał w jednej ze swoich publikacji. Ja zapoznałem się z większością publikacji pana profesora i dokładnie to, co tam napisał, się sprawdziło, bo my nie możemy w sposób prosty indeksować siły nabywczej za pośrednictwem kursu walutowego. Tak się nie da zrobić. Ja myślę, że to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się zaciekawić i zainteresować tematami finansowymi. Troszeczkę poszerzyłem, wydaje mi się, horyzonty. Wydaje mi się, że interdyscyplinarność jest czymś, co nam pomoże ten problem rozwiązać na sali sądowej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy panu doktorowi za interesujące wystąpienie. W chwili obecnej mamy przewidzianą prelekcję pani doktor Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej z European Legal Studies Institute z Uniwersytetu w Osnabrück. Bardzo proszę pani doktor.